cyk. Czyste mam ząbki? Tak, bo znowu ułożyłem według ciebie i... Cześć, ja jestem Brzezik. Cześć, jestem Leja. To jest kanał Just Freestyle. Czyli po prostu freestyle, a tak. Dzisiaj pokażemy wam... Po prostu tatwa. Po prostu tatwa, ale w 6 różnych odsłonach. Pokażemy wam, jak wykorzystać trik o nazwie Tuzani Around the World, którego możecie się nauczyć, jeśli wejdziecie w tę kartę, tutaj, pod tą kartą. Macie tam fajny poradnik do tatwa. Jeśli się go nauczycie, można tego tatwa wykorzystać na wiele różnych sposobów i połączyć z wieloma różnymi trikami. No i właśnie, dzisiaj pokażemy wam 6 propozycji od nas na kombo z tatwem. Dokładnie tak. Co wy na to? Dobra, ale zanim zaczniemy, patrz co na tej piłce się pojawi. Klikać! Raz, klikać, dwa, kurwa. Trzy. I teraz czas na intro. Pierwsze kombo tego odcinka to będzie Abbas In i Tatw. Jest to połączenie, które wizualnie wygląda obłędnie. Najpierw ruch do środka, a potem momentalny zryw na zewnątrz. Ach! Nie jest to jakieś hiper trudne połączenie, dlatego właśnie wpada w fantastyczną 6 połączeń z tatwem. Postaraj się wykonać Abbasa tak, byś miał lekki zapas po wykonaniu kółka. Kiedy poczujesz, że już lądujesz nogą po kółku, momentalnie zerwij się do wykonania tatwa. Metodą prób i błędów dojdź do swojego timingu w tej kombinacji. I voilà! Lecimy do komba numer 2. Druga propozycja to jest coś, co często lubiłem grać jako początkujący gracz, czyli połączenie dookoła świata z tatwem. Świetnie to wygląda, kiedy wykonujesz to zagranie na ilość w środku komba, pod koniec komba, na początku komba. No po prostu świetnie to wygląda. Po dookoła świata wykonaj po prostu tatwa, ale tak, by piłka wylądowała ci na tę samą stopę, którą wybijasz przełożenie. To jest ta trudność, tatwa trzeba więc wybić nieco wyżej i w sposób opanowany. Po wykonaniu tatwa po prostu powtórz sekwencję ATW tatw. By lepiej czuć zahaczenie przy wykonywaniu tatwa po kółku, poćwicz dookoła świata na ilość na jedną nogę. Zagranie numer 3 to można powiedzieć, że lustrzane odbicie zagrania numer 1 z tego odcinka. Tatw Abbas NT. Jest to połączenie w no touch, czyli jest to nieco trudniejsze niż zwykłe kombinacje, ale nie o tym będziemy rozmawiać w tym odcinku. W przypadku tej kombinacji należy mieć bardzo dobrze opanowany wyskok po przełożeniu. Po wykonaniu tatwa tupnij nogą o ziemię i wyskocz z powrotem, wykonując Abbasa w in lub out. Tupnięcie jest tutaj potrzebne, byś nie ściemnił tego triku, by wykonać go czysto i prawidłowo. Aby lepiej wytrenować ten ruch, spróbuj wykonać najpierw kombinację Cross Abbas NT. To z pewnością ci pomoże. Przełożenie musi być na tyle opanowane, byś miał wystarczająco dużo czasu do wykonania przełożenia do Abbasa. Przyjrzyj się, jak to wygląda. Lecimy dalej, czwóreczka. To jest half hop i tatw. By wykonać half hopa, musisz wybić piłkę lepszą nogą, wykonać wymach słabszą nogą, i tą nogą nie odbijasz piłki, ponieważ byłby to zwykły hop. Kładziesz ją szybko na ziemię i odbijasz piłkę lepszą nogą, czyli tą, którą wybijałeś piłkę do góry. Mam nadzieję, że to jest jasne. I po tym wszystkim wykonujesz tatwa. Dynamiczne i jakże śliczne. Dobra, idziemy dalej i podwyższamy poprzeczkę. Dodajmy do naszej kombinacji dwukołowca. Latw, tatw. Możesz latwa wykonać w aucie lub w inie. Zrób jak ci wygodnie. O, jest! Ważne, byś wykonał tego latwa na tyle szybko, byś miał zapas na wykonanie tatwa. Zatem ten dwukołowiec musi być bardzo dobrze opanowany. Swoją drogą jest to dobry etap przed ćwiczeniem dwóch latwów po sobie. Zatem do dzieła! No i ostatnie, najtrudniejsze połączenie chtatw-tatw. Chtatw-tatw. Homie Tuzani around the world, Tuzani around the world. A teraz powiedz szybko chtatw-tatw. Chtatw-tatw. Szybciej. Chtatw-tatw. Szybciej. Chtatw-tatw. Trudność polega na tym, oprócz wymowy tej kombinacji, chtatw-tatw wychodzi, że jest to dwukołowiec wykonywany ze słabszej nogi, którego musisz wykonać na tyle sprawnie i dynamicznie, by zmieścić tam tatwa. Tak więc, podobnie jak w poprzedniej kombinacji, postaraj się wylądować na tyle szybko, byś bez problemu zmienił kierunek i wykonał naszego kochanego tatwa. Nie, no gdzie idziesz?
Dobra, to było 6 trików. Mam, dobra. To było 6 sposobów na combo z Tatwem, Tuzani Around the World. Chyba troszeczkę trudniejsze to były triki niż zazwyczaj pokazuję. Tak. Nie wyjdą od razu, tak trzeba będzie poświęcić dużo czasu. No więcej niż na basic'i na pewno. Przede wszystkim to są połączenia, które wymagają doskonałego opanowania tatwa, tak żeby wam wychodziło za każdym razem. On musi być taki wyszlifowany za każdym razem, po prostu na lewo i na prawo. To jest nasza grupa facebookowa, to jest nasz Instagram. Używajcie naszego hashtaga, jeśli chcecie być pokazani w internecie. A teraz się z wami żegnamy się z wami. Moi drodzy widzowie, pamiętajcie, po prostu trenujcie i będzie dobrze. Tak. Będzie dobrze, tak. Wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, bardzo. Będą wszyscy zdrowi. Dzieci wy. Chodź, idziemy trenować, Maciej. Chodź, idziemy.